Witajcie, ja jestem Technika, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem, słuchajcie, napiszemy sobie plugin na Word Edita. I słuchajcie, będzie to dość prosty w sumie. Nie będzie tu nic trudnego, bo będziemy sobie ustawiali, żeby, wiecie, będzie jedna pozycja, będzie druga pozycja i pomiędzy tymi pozycjami będzie się tworzył jakiś blok. Może jak napiszemy sobie slash set spacja air, albo set slash spacja wood, to zrobi się nam drewno. A więc to jest, słuchajcie, część pierwsza tego. Jak chcecie kolejne części, to piszcie w komentarzach lub na Discordzie, bo na przykład dodaję wam branszy czy coś takiego. Możemy coś takiego zrobić. Od razu mówię, że nie jestem 100% pewien, czy ten kod będzie 100% optymalny dla waszego serwera, ale wydaje mi się, że jako tak trochę takie matematyczne rzeczy, to można się tutaj trochę pobawić tym, no i pokażę wam kilka nowych rzeczy, wydaje mi się. Okej, a więc co, słuchajcie, robimy? Wchodzimy sobie do All Interact i stworzymy, słuchajcie, sobie dwie mapy. Public Static, Map UID Location. Będziemy tutaj przechowywali właśnie lokalizację. POS1, czyli pozycja pierwsza. To nasza new hash map, czyli będzie nowa hash mapa UID. Location Control Shift O, importujemy sobie orgbucket location, no i reszta. I public static map UID location post 2, to nasze new hash UID location. W ogóle jeszcze propos właśnie tej optymalizacji, jeżeli coś byście, nie wiem, mieli jakieś uwagi do tego odcinka lub macie jakiś inny pomysł, jak można by było to lepiej napisać, to piszcie w komentarzach, chętnie poczytam jakieś fajne rzeczy. I tak, sobie piszemy player, pewno się player. A o Jezu, nie, to nie to, event player. Okej, i tu będzie on interact, prawda? Będziemy sprawdzali, czy gracz kliknął lewym czy prawym może przyciskiem myszy i sprawdzimy sobie, czy miał w ręku, no, tą drewnianą siekierkę, tak samo jak Word w sumie. Znaczy Word Edit. A więc tak, a jeszcze action, a równa się event get action. Okej, control shift o, or bucket event block action, klikamy. If a równa się action, czyli akcja to jest left click block. I p get item in hand, czyli obecny przedmiot w dłoni, jaki gracz miał po kliknięciu właśnie tego. Get type, typ tego to jest material wood axe. Okej, ojej, zapominam często tego. Musi być podwójne takie równanie. I teraz tak, location lock równa się event get clicked block. Clicked block, czyli ten blok, który został kliknięty właśnie podczas tego eventu. Get location, bierzemy sobie jego lokalizację, bo sobie ją właśnie zapiszemy do naszej mapy. Czyli POS 1, to jest pozycja pierwsza. Put. A jeszcze w sumie. A dobra, napiszmy sobie paget AnyKD i. Location. Ok, zapisana lokacja. Napiszmy sobie coś tam jeszcze graczowi, że nie wiem, POS 1. No, takie są czysto techniczne rzeczy. X dwukropek spacja plus location get X plus Y dwukropek plus location. Location get Y plus Z dwukropek plus location. Get. Ok, tak to wygląda. I sobie możemy ten nawiasik nasz tutaj zamknąć jeszcze w jakiś sposób. Ok. I event set cancel true, bo jakby jak grać właśnie left click, to jest ten nasz przycisk, co normalnie byśmy niszczyli blok, to wtedy on się nie zniszczy, pojawi się z powrotem. Dlatego cancelujemy sobie ten event, słuchajcie. I sobie to powtórzymy jeszcze znowu, tylko teraz sobie weźmiemy A równa się action left click block if p get item in hand get type równa się material wood axe
O, location, jak równa się event, get click block, get location. Ok, i teraz post 2 tym razem, put. O Jezu, nie put, ale I get a nick ID, przecinek, location, ok. I też sobie napiszmy graczowi, ja po prostu sobie to skopiuję. I napiszemy sobie post 2. I tutaj tak samo, event set cancel 3. Ok, tak to wygląda, już to jest w sumie nasz cały on interact. I tutaj właśnie będziemy sobie zapisywali wszystko do hashmap. A dalej sobie będziemy używali takiej metody jak set create, nie wiem jak to wsunąć. Po prostu kreatura będziemy sobie taką ustawiali. Dam to, że set ustawi kreaturę, tak to nazwałem, ponieważ no to niekoniecznie musi być, nie no w sumie to nie wiem, po prostu tak sobie nazwałem. To jest komenda set, jak chcecie inaczej to możecie sobie tam pozmieniać. I co tutaj sobie robimy? Tutaj sobie robimy tak, int y1 równa się 0, przecinek y2 równa się 0, przecinek x1 równa się 0, przecinek i też tak można właśnie robić, dlatego tak robię też. x2 równa się 0, przecinek z1 równa się 0, przecinek z2 równa się 0. Ok. W taki sposób można definiować, nie trzeba ciągle int coś tam równa się coś tam, int coś tam, coś tam. Można też zrobić w taki sposób, jak ja teraz mam. I teraz co sobie robimy? If location. Jeszcze. A nie, w sumie dobrze. Tutaj mamy, przyjmujemy location, czyli dwie lokalizacje, tą z jednej pozycji i z drugiej pozycji i jakiś materiał, który ma się ustawić właśnie. I teraz tak, if location 1 get x jest mniejsze lub równe location 2 get x, to wtedy dobra, zaczniemy sobie od y, albo dobra, w sumie to nie ma znaczenia za bardzo. Więc pojedziemy sobie get x, to się równa x1 równa się int location 1 get location 1 get x. Ok, i x2 równa się location 2 get x. I tu też cast int. No i sobie to skopiujemy i napiszemy sobie else. Ok, to samo. Tylko sobie tutaj zaraz zmienimy location cyk. To zapobiega temu, jakbym tego nie sprawdził, to w niektórych momentach by się nie stawiały te, słuchajcie, te bloki, bo będziemy robili pętle. Chcę zrobić tylko 3 pętle, a jakbym teraz tego nie sprawdził, to bym musiał robić o wiele więcej pętli. No i co? Zaraz wam wytłumaczę może bardziej, o co chodzi, bo tak to mi jest ciężko trochę. I teraz co robimy? Co? I w kolejny location 1 get y jest mniejsze lub równe location 2 get y. Jeżeli tak jest, to y1 równa się int location 1 get y. y2 równa się int location 2 get y. Ok, teraz sobie napiszmy else od tego i skopiujemy sobie to 2. Tak to wygląda. Co robimy sobie dalej? If location 1 get location 1 get z jest mniejsze lub równe od location 2 get z, to robimy właśnie zawsze tu jest ten sam koordynat z jednej lokalizacji i z drugiej. I teraz tak, z1 równa się location 1 get z, z2 równa się location 2 get z. Inty oczywiście wszędzie, niepotrzebne nam są tutaj double. Teraz sobie zmienimy 2, 1
Tu jest 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Super, wszystko się zgadza. I teraz słuchajcie, przejdziemy do naszej pętli. For int x równe int x okej, okay, dobra, to tak będzie robione, czyli x równa się x1, czyli stąd tego x bierzemy i x mniejsze równe x2 x++, nie będę tutaj niestety wszystkiego tłumaczył, bo jest tutaj no trochę bym to musiał potłumaczyć, a to są trzy pętle, ale w skrócie zrobimy pętle pomiędzy każdym x-em, każdym y-em, każdym z-em tych naszych lokalizacji, przez co właśnie może się stworzyć jakiś kwadrat, prostokąt czy coś tam innego. I teraz for int y równa się int y1 y mniejsze lub równe y2 y++. I kolejna pętla, już ostatnia, int z równa się int z1 z mniejsze lub równe z2 z++. Tak to wygląda. I teraz tak, location lock równa się new location 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 1 get word. W sumie to nie ma znaczenia z jakiej lokalizacji, bo raczej nie możemy zrobić tak, że chociaż w sumie to by się dało, mógłby być wyskoczyć jakiś błąd, ale no jakiś word trzeba wziąć, a więc tak location 1 get word przecinek x, y, z to są te wszystkie nasze dane z pętli i location get block set type tutaj tego, ten materiał to sobie podamy zaraz w komendzie. I teraz tak, sprawdzimy sobie liczbę argumentów x length równe 1, no tam już else jakiś to tam sobie dam bez kolorków użycie slash set block i tak string mat równa się arg 0 location lock 1 równa się on interact, czyli nazwa klasy post 1 get p get onic id, czyli bierzemy sobie tą lokalizację i to samo z drugą location lock 2 równa się on interact post 2 get get onic id. Mamy obydwie lokalizacje i w tym momencie sobie piszemy set kreaturę lock 1, lock 2 i mat tutaj sobie damy takie coś jak, bo to nam nie zadziała jakbyśmy tak dali, bo ten materiał to string, czyli piszemy material valute of valute of mat to uppercase. Okej, tak to wygląda. No i teraz sobie to przejdziemy, musimy to zaraz sobie zarejestrować. New set block this. I get server get plugin manager register events new on interact this. A nie, sorry, nie this tutaj, tylko this. Okej, okay, super. Pokażę wam jeszcze jak wygląda mój plugin. IML wygląda w taki sposób. Dwie spacje tutaj. I co? Ja to eksportuję i zobaczymy jak to wygląda na naszym serwerze. Okej, okay, tak więc słuchajcie, już jestem na serwerze. Tu mam jakieś bloczki już porobione. Spróbujmy to setować sobie. Oj, nie wiem czemu mi się wyświetlają nagle dwie pozycje. Pozycje, a bo tutaj powinno być teraz right. Right. Okej, okay, dobrze, że to zauważyłem, więc teraz przeładujmy jeszcze raz serwer.
czyli cyk, pozycja pierwsza, pozycja druga, set iron, może być nawet z mojej. No i patrzcie, ładnie to nam weszło. Słuchajcie, niestety, ale na przykład takie ciemne drewno, no to one ma jakieś tam swoje inne ID, więc jeżeli chcecie jakieś kolejne odcinki z tej serii, jakby upgrade'owanie tego, to możecie mi powiedzieć, to ja wtedy dodam jeszcze opcje jakby numerkowych tych, że można wpisać set spacja na przykład 0, a nie air, i wtedy też będzie można takie tutaj o drewno ustawiać sobie. No, a tak to właśnie się nie da. Piszecie sobie, nie wiem, set wood, no to będzie tylko takie drewno, więc no. Więc możecie sobie pisać teraz set air i no. Więc mam nadzieję, że się wam odcinek, słuchajcie, spodobał. Mi się wydaje, że taki word edit to jest naprawdę spoko opcja. No, ja bym bardzo chciał coś jeszcze z tym porobić, więc jakbyście też chcieli, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Oraz wbijajcie na mojego Discorda, link w opisie, macie tam specjalny kanał, pluginy, pomysły i jeżeli macie jakiś pomysł, co mógłbym napisać, to właśnie piszcie tam. No, jak macie fajny pomysł, to go opiszę na odcinku. A więc to tyle, trzymajcie się, na razie, no i cześć!